Sztuczna inteligencja ostatnio weszła na kolejny stopień. 15 lutego, OpenAI, czyli firma stojąca za ChatGPT, przedstawiła nową technologię, która zmienia nasze pojmowanie tego, co potrafi robić sztuczna inteligencja. Mowa o Sora. Nowy model generatywny sztucznej inteligencji od firmy OpenAI potrafi stworzyć filmy z tekstu. Filmy takie są dla osób nie zajmujących się ani filmem, ani tą technologią w zasadzie nie do odróżnienia od takich zrobionych ludzką ręką. Może się wydawać, że jest to po prostu. Fajna ciekawostka, ale potencjał w tej technologii jest przeogromny i jego implikacje mogą być dla wielu branż wręcz dewastujące. I myślę, że my ludzie jeszcze nawet nie pojmujemy, jakie to będzie miało konsekwencje dla gospodarki, dla mediów, czy nawet dla budżetów wielu firm. Również konsekwencje społeczne mogą być ogromne, bo nauczymy się nie wierzyć w to, co oglądamy. Jakie szanse i jakie zagrożenia przyniesie Sora? Co ona zmieni, ta technologia, i jak można dzięki niej zarabiać, i kto też na tym być może straci? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć dzisiejszym materiałem, więc zapraszam. Cześć, witam Was na kanale Giełda Inwestycje Trading, który powstaje przy współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel i ja jestem Patryk. Sora to jest narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które zamienia tekst, פעם Model jest w stanie generować złożone sceny z wieloma postaciami i świetnie odwzorowaną fizyką. Sora jest modelem dyfuzyjnym, co oznacza, że nie rozumie fizyki, a jest po prostu nauczona generować filmy z obserwacji już istniejących filmów. Chwilę się w to zagłębiłem, to jest dość złożone, ale tak w wielkim skrócie działa to tak. Ten model jest trenowany na kolosalnej ilości filmów o różnych długościach, różnych rozdzielczościach i różnych proporcjach. Model dyfuzyjny to jest taki, który uczy się generować Film z szumu gaussa, a robi to najpierw generując szum gaussa z normalnego obrazka lub normalnego filmu. Czyli ten model karmi się ogromną ilością danych, ogromną ilością filmów i z każdego generuje szum gaussa, i uczy się później, jak odwrócić ten proces dla dowolnie zadanego tekstu. To jest takie wielkie uproszczenie. Aż mnie to trochę boli, że tak to ująłem, w takim uproszczeniu, ale myślę, że na potrzeby tego materiału to wystarczy. Jeśli chcecie doczytać, jak to dokładniej działa, to podlinkuję pod filmem kilka takich źródeł, w których to jest bardziej prawidłowo wytłumaczone. Samo OpenAI na swojej stronie ma również wytłumaczenie tego, jakie mają podejście do tworzenia modelu Sora i wytłumaczyli to też w najbardziej przyziemny sposób, w jaki się da. Wspomnieli, że jest to właśnie model dyfuzyjny i że jego zadaniem jest przewidywać, jak powinien wyglądać czysty obraz, który został zadany. Generowany on jest po odpowiedniej ilości kalkulacji i dla przykładu tu widzicie pierwszą serię takich kalkulacji, takich obliczeń, tutaj teraz wideo po czterech seriach, a tutaj po 32 seriach. Wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej rosną możliwości i można generować wideo o większej rozdzielczości i o większej długości. I co ciekawe, aby wideo było dobrej jakości, wymagane są jak najbardziej szczegółowe opisy, więc OpenAI wykorzystuje technologię z GPT, to co znamy z ChatGPT, do rozpisywania zadanych opisów, dzięki czemu można opisać film w dwóch zdaniach, po czym sztuczna inteligencja rozwinie to do szerszego opisu, dzięki czemu Sora lepiej zrozumie jak wygenerować bardziej realistyczny Wideo. To wszystko jest sumą pracy z ostatnich lat włożonej w rozwój sztucznej inteligencji przez OpenAI i tempo rozwoju daje naprawdę wiele do myślenia. Jeszcze rok temu generowanie wideo za pomocą sztucznej inteligencji wyglądało tak, a już rok później, czyli dzisiaj, mamy takie wideo. Oczywiście można się przyczepić, że fizyka nie jest jeszcze idealna, że nie zawsze wszystko wygląda perfekcyjnie, jeśli się przyjrzeć, to znajdziemy też jakieś błędy, ale chciałbym przypomnieć, że w rok przeskoczyliśmy z czegoś takiego w takie coś. Żebyście uświadomili sobie potencjał SORY, pokażę Wam kilka krótkich filmów, które ta technologia stworzyła. Na przykład, tutaj, filmik ze zbliżeniem na gołębia koronnego Wiktorii. Na ekranie widzicie też, jakim poleceniem ten film został wygenerowany. A tutaj, film, który został stworzony poleceniem 20-letni mężczyzna, siedzi na chmurze, na niebie i czyta książkę. A ten film stworzony został poleceniem historyczne nagranie Kalifornii podczas gorączki złota. A to wideo wygenerowane zostało trochę dłuższym promptem, więc napiszę je na ekranie i wydawać by się mogło, że być może te filmy, które widzimy, to są tylko takie, którymi OpenAI się chwali, czyli te, które im wyszły najlepiej. Ale podczas dyskusji na żywo na platformie X Sam Altman generował filmy, do których tekst wymyślali użytkownicy, którzy z nim tak jakby czatowali. Na przykład z promptu Dwa Golden Retrievery nagrywające podcast na szczycie góry powstał ten film. Sora nie tylko generuje filmy z niczego, również rozszerza filmy, dodając wstęp lub zakończenie do już istniejących ujęć. Może również zmienić jedynie kilka elementów, takich jak tło albo otoczenia, a resztę nie dotykać. Więc jeśli na tym etapie nie jesteście jeszcze w szoku, to pomyślcie, jak można to wykorzystać, jaki jest potencjał. Jest ogromny i wątpię, żeby ludzie jeszcze wymyślili wszystkie funkcje, do których to może być użyte. Oczywiście pojawia się też wiele zagrożeń, bo tego typu wideo można użyć do deskredytacji albo dezinformacji, do tworzenia dosłownie niestworzonych rzeczy. Nie jest to trudne użyć czyjejś twarzy w zupełnie nierealnym kontekście. Więc powstaje też pytanie, jak to kontrolować. Na ten moment to narzędzie nie jest na szczęście ogólnodostępne i znajduje się jeszcze w takiej fazie red teamingu, czyli firma OpenAI udostępnia je jedynie do testowania wybranym partnerom, w tym ekspertom od dezinformacji albo nienawistnych treści, artystom wizualnym, projektantom, filmowcom itd. Więc tym sposobem firma chce się upewnić, że Sora nie będzie używana do tworzenia szkodliwych, albo nieodpowiednich filmików, które mogłyby być wykorzystywane do na przykład rozpowszechniania fake newsów. Aby zapobiec nadużyciu Sora, OpenAI zapowiedziało również tworzenie narzędzi pomagających wykrywać wprowadzające w błąd treści, takie jak klasyfikator wykrywania, który może stwierdzić, czy wideo zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję. I oprócz opracowywania nowych technik, wykorzystywane są też już te istniejące metody bezpieczeństwa, które stworzono dla innych sztucznych inteligencji, np. dla Doli 3 DALI-3 to to inna sztuczna inteligencja stworzona przez OpenAI, która zdolna jest do tworzenia obrazków na podstawie tekstu. Także w tym miejscu myślę, że już wszyscy rozumiemy, że Sora to jest technologia, jakiej jeszcze nie było. Może ona zrewolucjonizować nie tylko branżę medialną, ale całą gospodarkę i postrzeganie mediów przez ludzi. Przestaniemy ufać oglądanym treściom i kluczowe znaczenie będzie mieć zaufanie do danego medium, do danego kanału nadawczego. Więc reputacja w mediach, mimo że już dzisiaj jest kluczowa, zyska jeszcze bardziej na znaczeniu, bo to na barkach twórców emitujących wideo będzie spoczywała odpowiedzialność weryfikacji prawdziwości pokazywanych treści. Więc medialnie zajdzie na pewno dużo zmian. Postrzeganie mediów również ulegnie zmianom, jakim dokładnie to jest trudne do przewidzenia, jednak w naszej opinii kluczową rolę będzie odgrywało zarządzanie zaufaniem. I gdy myślimy o tym, jak się zmieni rynek pracy, to pierwsze rzeczy, które przechodzą do głowy, to miejsca pracy związane z tworzeniem filmów wideo, w szczególności krótkometrażowych, wykorzystywanych do celów marketingowych, które nie mają charakteru dokumentalnego, bo załóżmy, że jakaś firma hotelarska na przykład chce stworzyć reklamówkę swoich obiektów. Z tą technologią być może będzie wystarczyło wrzucić kilka zdjęć ich hoteli. Pisać odpowiedni prompt, aby tego typu technologia wygenerowała na podstawie tych zdjęć prawdziwego hotelu film reklamowy z dokładnie tym miejscem. I być może będzie wystarczyło tylko dopisać, że w tej reklamie gra George Clooney albo Bradley Cooper, i wtedy w takim filmie się pojawi. I może będzie to oznaczało, że będzie można korzystać z wizerunków znanych osobistości, i te znane osobistości będą zarabiały, nigdy fizycznie nie biorąc udziału w nagraniach. Pomyślmy na przykład o Reklamie samochodów. Jeśli BMW wypuści jakiś nowy model, być może będzie można wrzucić po prostu do tej sztucznej inteligencji model 3D tego nowego samochodu i wpisać, o czym ma być reklama, a resztą zajmie się sztuczna inteligencja. Może będzie można wskazać, jakie elementy mają ulec zmianie, a jakie mają być niezmienione. Być może będzie można kręcić filmy, nie wykorzystując docelowych lokalizacji, i z tej racji odejdzie też wiele kosztów, ale i też wiele pracy związanej z robieniem researchu, lokacji itd. Być może przez to stracą pracę osoby odpowiedzialne za kostiumy, za fryzury. Pomyślcie, no, lista jest naprawdę długa. I wyobrażam sobie, że szczególnie te mniejsze produkcje, te krótkometrażowe materiały reklamowe albo takie wspierające się wizualnie, na przykład wiadomości w mediach, będą w najbliższym czasie po prostu tworzone właśnie w ten sposób. Zwróćcie też uwagę na to, Czym my na tym kanale się posługujemy, bo w większości naszych materiałów, w większości naszych filmów, znajdziecie po prostu ujęcia z banku wideo. Bo jeśli ja chcę opowiedzieć historię o osobie, która na przykład jest inwestorem, to wpisuję w banku wideo osoba siedząca przed komputerem i mnie to nie interesuje, czy ta osoba ma okulary, brodę, czy jest w biurze, czy w kawiarni. Jakby to nie musi być konkretnie jakaś osoba, wybieram jakieś ujęcie i je wykorzystuję do wizualnego wsparcia tego, o czym opowiadam. Więc jeśli miałbym dostęp do takiej właśnie technologii, jaką jest Sora, to mógłbym Generować takie wideo, które mi odpowiada, i nikt inny by tych ujęć nie miał, bo byłyby one nieprawdziwe i stworzone tylko przeze mnie stworzone dosłownie z niczego. I oczywiście dzisiaj jeszcze nie ma dostępu do tego typu technologii dla ogółu ale to jest kwestia czasu, aż to się zmieni. Dlatego z nowych miejsc pracy, które mogą powstać, jakby z nowych umiejętności, które mogą zyskać na znaczeniu wymieniłbym przede wszystkim umiejętność pisania promptów czyli tych poleceń. Umiejętność interakcji z taką sztuczną inteligencją, bo to jest tak samo jak z ChatGPT. Można sobie z nim po prostu czatować, a można rozumieć jak to działa, jaka jest jakby logika za tym i generować naprawdę bardzo złożone rzeczy. I tak samo będzie Sora. I za kilka lat będzie tak, że będą osoby, które po prostu będą się w tym bawić, będzie to coś tam ciekawego dla nich, ale będą też takie osoby, które się będą w tym specjalizować będą potrafiły stworzyć w Sora cały film reklamowy, trzymając się wytycznych od zleceniodawcy. Myślę, że nie wykluczone, że umiejętność wpisanie odpowiednich promptów będzie tym, co wystarczy, aby stworzyć filmowy dom produkcyjny. Na przykład wyobraźmy sobie, że za ileś lat takie Audi pisze do takiej firmy, do takiego domu produkcyjnego, że chcą film reklamowy nowego modelu samochodu, wymieniają swoje wymogi i przekazują model 3D tego nowego samochodu, a ten filmowy dom produkcyjny wymyśli scenariusz, niewykluczone, że pomoże im w tym też chat GPT, w tym scenariuszu zrobią wstępną wizualizację filmu, w tym może im pomoże dol e czyli to co generuje obrazki, Przejdą do produkcji i stworzą film w Sora. I w takim filmie będzie wszystko: będzie narrator, fabuła, będą piękne ujęcia w jakości 4K. Materiał będzie emocjonujący, będzie angażujący. Przekazuje to taki dom produkcyjny do Audi. I wtedy klient mówi: Kurczę, w 13 sekundzie nie podoba nam się to, jakie tam jest na przykład niebo. I nie ma problemu, w ciągu jednej godziny na maila przychodzi poprawiona wersja z podmienionym niebem. Nie będzie to trudne podmienić, bo przecież to są ujęcia, których nigdy nie było. Nikt tego nigdy nie nakręcił. Wszystko jest stworzone przed komputerem, więc podmianka będzie tak prosta. Taki dom produkcyjny nie będzie musiał posiadać ani drogich kamer, ani świateł, sztabu ludzi i będzie mógł nawet korzystać ze słabych komputerów. Być może będzie to jeden student, który się tym zajął między zajęciami, między wykładami. Może to będzie robić na swoim jakimś starym laptopie, bo wymagana moc obliczeniowa będzie po stronie OpenAI. Wszystko będzie się działo w chmurze. Dostęp do tej technologii będzie jedynie kwestią opłaty jakiegoś abonamentu. Być może nawet da się to wszystko zrobić na przykład na telefonie, tak? bo telefony też są coraz bardziej zaawansowane i większość rzeczy już można robić na telefonie. I cała taka produkcja będzie mogła trwać dosłownie jeden dzień. Być może tak będzie. Widząc to, jak szybko rozwija się sztuczna, generatywna inteligencja, ja nie widzę powodu, dla którego to, co właśnie powiedziałem, nie miałoby za kilka lat stać się rzeczywistością. To są takie luźne dywagacje na temat możliwych implikacji SORA na gospodarkę i społeczeństwo, ale pomyślmy sobie o tym jeszcze z perspektywy inwestora. Czy już dzisiaj można oszacować, które spółki na tym stracą, a które zyskają? Naszym zdaniem stracić mogą spółki, które obecnie polegają na tym, że wszystkie tego typu ujęcia Obecnie jeszcze muszą być wykonywane fizycznie, aby w ogóle powstały. Jeśli ten fakt się zmieni, to spółki żyjące sprzedażą sprzętu do tworzenia tego typu ujęć mogą mieć problemy. Więc, skoro Sora umożliwia np. stworzenie filmów wyglądających na zrobionych dronem, to być może spółki produkujące niezbędny do tego sprzęt na tym stracą. Na przykład producenci dronów, albo praktycznie na wszystkich dronach FPV montuje się też kamerki GoPro. Więc, jeśli duża część osób odejdzie od latania i zacznie generować sobie ujęcia w Sora, to być może sprzedaż produktów GoPro dla klientów korzystających to na dronach FPV jeszcze bardziej spadnie. Mówię jeszcze bardziej, bo GoPro już i tak sobie nie radzi dobrze i to niezależnie od tego, co się dzieje w świecie sztucznej inteligencji, bo GoPro ma słabą sytuację już od dłuższego czasu. A teraz na horyzoncie wkracza, jak widzicie, kolejne zagrożenie, więc ryzyko do dalszego pogorszenia się sytuacji w tej firmie może tylko wzrosnąć. No, chyba że GoPro zmieni strategię, zrobi jakąś rewolucję w produktach lub zadziała jakoś inaczej, aby się ratować. Jeszcze osobną kwestią jest to, na ile sztuczna inteligencja wyprze potrzeby robienia takich ujęć w głowach konsumentów, bo oczywiście większość osób, które lata dronami FPV, Chce raczej dokumentować jakąś konkretną rzecz, konkretny na przykład samochód jadący konkretną drogą albo konkretnego zawodnika, jadącego konkretną ścieżką, robiącego konkretne sztuczki itd. Więc w tego typu rzeczach sztuczna inteligencja raczej nie zastąpi tej potrzeby, ale już osoby robiące po prostu ładne ujęcia widoków albo produkujące ujęcia tego typu na potrzeby banków wideo może stwierdzą, że łatwiej będzie używać sztucznej inteligencji. Więc pozostaje pytanie, jaki procent klientów GoPro tak stwierdzi i jak firma będzie na tego typu typu rewolucja reagowała. Trudno to jest oszacować, ja to po prostu tak rzucam takie przemyślenia, być może uruchomią one u Was odpowiednie procesy myślowe, i zobaczycie też dalsze połączenie faktów, o których nawet ja nie pomyślałem. Kolejne firmy, które na pewno będą musiały przynajmniej reagować na obecne zmiany, to te produkujące oprogramowanie do produkcji filmów. I tu przykładem może być Adobe. Fundamentalna sytuacja tej firmy wygląda tutaj dużo lepiej. Adobe też całkiem udanie implementuje sztuczną inteligencję do swoich produktów, i myślę, że ta firma nie zostanie tak szybko wypchnięta przez sztuczną inteligencję. Bo na przykład w Photoshopie widzimy bardzo udane użycie sztucznej inteligencji do zamiany elementów albo generowania nowych elementów w zdjęciu i w Lightroomie też widać wykorzystanie sztucznej inteligencji, na przykład do wykrywania elementów. W Adobe Premiere Pro sztuczna inteligencja poprawia ścieżki audio, dodaje automatyczne napisy i też robi wiele innych rzeczy, więc Adobe nie śpi i już się dostosowuje do zmieniających się realiów, dodając funkcjonalności AI do swoich produktów. Więc w walce o udziały na rynku Adobe może być jedną z tych spółek, które będzie musiała się zmierzyć z nowymi wyzwaniami, co może przyczynić się do zmniejszenia tempa wzrostu wyników finansowych tej firmy. Zresztą te nie są wysane z palca, a widać je na rynku, bo po publikacji tego, co potrafi Sora, akcji spółki Adobe w ciągu kilku dni straciło około 10%. Mimo to i ja i Daniel wierzymy, że Adobe pozostanie w grze, wierzymy w to tak bardzo, że sami inwestujemy w tę spółkę i dotychczasowe wyniki wyglądają dobrze i do czasu, aż nic się w tej kwestii nie zmieni my nie widzimy powodów do obaw. Więc to tak, dwie spółki dla przykładu, ale oczywiście o wiele większa część gospodarki będzie odczuwała skutki rozwoju tej technologii. Być może macie pomysły, jakie spółki również mogą czuć się zagrożone w związku z rozwojem Sora. Napiszcie nam w komentarzach wasze propozycje, jesteśmy ciekawi w waszej opinii, może nawiążemy jakąś ciekawą dyskusję. Przejdźmy teraz do szans, czyli jak można na tej technologii zarobić. Więc oprócz tego, o czym wspomniałem przed chwilą, czyli o możliwościach płynących z nauki pisania odpowiednich poleceń, promptów i korzystania z tak stworzonych filmów, pomyślmy jeszcze, w jakich segmentach gospodarki to może być jeszcze przydatne. Na pewno w erze tworzenia treści do mediów społecznościowych generowanie filmów za pomocą tekstu okaże się być przydatne dla wszystkich, którzy tworzą własne treści. Na pewno już słyszeliście o wirtualnych influencerach. To są takie generowane przez sztuczną inteligencję awatary, które są prawie nie do odróżnienia od prawdziwych ludzi. Oczywiście za tworzeniem tego typu wirtualnych osobowości stoi sztab ludzi znających się na influencer marketingu, jednak taka wirtualna persona w przeciwieństwie do człowieka jest zawsze dostępna. Ograniczenia wynikające z fizyczności przestają istnieć. Taka wirtualna osoba może na przykład brać udział w sesji zdjęciowej w 10 różnych miejscach na świecie, to dlatego, że te sesje zdjęciowe wcale nie muszą się odbywać, bo wszystko będzie generowane komputerowo. Jedyne, co pozostanie do robienia przy takim awatarze, to będzie zarządzanie prawami. Osoby stojące za istnieniem tego typu wirtualnych influencerów będą musiały odpowiednio sprzedawać ten wirtualny wizerunek i to, czy tego typu rzeczy się przybiją do szerokich mediów, to może wydawać się wątpliwe, a jednak istnieje już całe mnóstwo takich wirtualnych osobowości, które zbierają wokół siebie bardzo dużą rzeszę fanów. Na przykład istnieje taka brazylijska wirtualna influencerka Ludo Magalu, ma na Instagramie prawie 7 milionów obserwujących i nawiązuje ta wirtualna osobowość komercyjną współpracy i zarabia naprawdę grube pieniądze. To znaczy twórcy tej influencerki zarabiają bardzo duże pieniądze, więc skoro istnieją takie konta, zbierają realne zainteresowanie, zarabiają realne pieniądze, to rozwój Sora to tylko przyspieszy. Jest to w pewnym sensie szansa na w pewnym zagrożenie. Wszystko zależy od umiejętności twórców w kwestii wykorzystywania tej technologii. A kwestie tego, dlaczego ludzie to obserwują, to już zostawiam na boku, to możecie wyskomentować, dlaczego uważacie, że ludzie w ogóle obserwują takie nierealne osoby. Możemy być po prostu w szoku i biernie obserwować rozwój tego typu technologii, a możemy być reaktywni i próbować skorzystać na tym, co się właśnie dzieje w świecie AI, bo to, co się dzieje, to, co opowiadam, to się naprawdę dzieje. Tak, sztuczną inteligencję tworzy nie tylko OpenAI, ale nad wykorzystywaniem jej do rozwoju przyszłości pracują inne firmy, takie jak Microsoft, Nvidia, Apple i wiele, wiele innych. I w te spółki można inwestować. Jeśli się tylko wierzy w to, że jest to kierunek, w którym podąża ludzkość w przyszłości. Znaczy, wierzy nie, że kibicuje się temu kierunkowi, tylko obserwując tak bez emocji, jeżeli się stwierdzi, że no tak, tam idzie świat. I w takie spółki można wtedy inwestować i próbować na tym fakcie, na tym całym ruchu. Zarobić. I oczywiście, aby inwestować w spółki giełdowe, przyda nam się broker, i w tym miejscu chcę polecić brokera, z którego usług ja sam już od wielu miesięcy korzystam, czyli Freedom24. I co najważniejsze, mogę u nich inwestować w spółki giełdowe, ale jeśli tego nie zrobię, to ta niezainwestowana jeszcze gotówka też zarabia. To dzięki ponadprzeciętnie wysokim stopom procentowym, które są ustalane przez banki centralne. Dzięki temu, Freedom24 oferuje obecnie oprocentowanie depozytów, które sięga nawet 8,75% w dolarze. Ta oferta nie będzie trwała wiecznie, bo to się najprawdopodobniej zmieni z obniżką stóp procentowych, które nastąpić ma już w niedalekiej przyszłości. Dlatego jest to teraz dobry czas, aby skorzystać z tej sytuacji. A dla osób, które chciałyby dokładniej zrozumieć, jak to jest możliwe, że można oferować tak wysokie procentowanie i jakie jest bezpieczeństwo Freedom 24. My to ostatnio sprawdziliśmy, omówiliśmy to w osobnym materiale i link do tego filmu znajdziecie w opisie pod tym filmem, a link do strony Freedom 24 przypnę w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Także kiedy już macie dostęp do rynku finansowego, można za pośrednictwem brokera zainwestować w wybraną spółkę, która potencjalnie na sztucznej inteligencji może zarobić. I to, jakie to mogą być konkretnie spółki, wymienię za sekundę, ale zanim to zrobię, chcę zaznaczyć, żebyście nie traktowali tego, co zaraz wam powiem, jako polecenie inwestycyjne. No to wszystko są tylko przykłady i one służą jedynie do inspiracji, tak, do samodzielnego przyjrzenia się tym i podobnym spółkom. Pierwsza spółka, którą wymienię, to ta, o której dzisiaj mowa, czyli ta, która tworzy model Sora, czyli OpenAI, ale. OpenAI nie jest spółką notowaną na giełdzie, ale da się w nią zainwestować za pośrednictwem Microsoft. OpenAI należy właśnie do Microsoft, która posiada w niej udziały większościowe. Microsoft w tę spółkę zainwestował 10 miliardów dolarów. Kiedy OpenAI zrobi kolejne kroki milowe w rozwoju sztucznej inteligencji, Microsoft z pewnością na tym skorzysta. I dodatkowym plusem przy Microsoft jest jej większa dywersyfikacja, która na wypadek niepowodzenia OpenAI ograniczy potencjalną stratę. Niestety ani ja, ani Daniel nie posiadamy tej spółki Microsoft w swoich portfelach, ale już kilkukrotnie byliśmy blisko zakupu. Jednak za każdym razem, kiedy niewiele brakowało, firma kończyła korektę cenową i wracała z powrotem do zysków. Jeśli się pojawi okazja, to my chętnie z niej skorzystamy, więc jeżeli kupimy udziały w Microsoft, to Was poinformujemy. Więc jeżeli chcecie być na bieżąco, to pamiętajcie dać też suba, bo będziemy informować. I z drugiej strony ten przykład też pokazuje, że takie wyczekiwanie idealnego momentu może też kosztować stracone zyski. No bo przecież time in the market beats timing the market. Czyli być może lepiej być po prostu dłużej w firmie niż wyczekiwać jakiegoś idealnego momentu. Jak mówiłem, jak tylko kupimy Microsoft, bo trochę polujemy, to damy znać. Ale nie tylko Microsoft pracuje nad rozwojem sztucznej inteligencji, bo główny konkurent tej firmy. To Alphabet, czyli Google, i sztuczna inteligencja w dziale Google AI nazywa się Gemini. Gemini funkcjonuje podobnie jak konkurencyjny ChatGPT i w wielu aspektach ma nawet na ChatGPT przewagę, także wyścig o najbardziej zaawansowaną sztuczną inteligencję trwa. Jednak myślę, że nie musimy zgadywać, kto wygra, bo zastosowania są tak wszechstronne, że wygranych być może będzie więcej niż tylko jeden. Ponadto podobnie jak Microsoft, również Alphabet jest znacznie szerzej zdywersyfikowany i nawet jeśli miałoby się tak stać, że Microsoft wejdzie na prowadzenie w tym segmencie, to Alphabet tak wcześnie nie zniknie, bo jest za szeroko zdywersyfikowaną spółką, żeby po prostu znikła. A przy inwestycji w jakąś wyspecjalizowaną spółkę, koncentrującą się jedynie na sztucznej inteligencji, która nie posiada dodatkowej dywersyfikacji w innych segmentach, nie wyglądałoby już to tak samo i mowa by była wtedy o większym ryzyku. Więc Microsoft i Alphabet to takie klasyczne przykłady spółek poszukujących złoto. Te spółki ponoszą pewne ryzyko, że sztuczna inteligencja w ich wykonaniu się nie przebije, więc może zamiast stawiać na konkretne rozwiązanie, możemy też wybrać firmę, która skorzysta na tym, bez względu na to, która. Firma będzie liderem w tym segmencie, czyli mowa o spółce, która korzysta na dostarczaniu możliwości. I gdy mówimy o takich spółkach, to najgłośniej jest ostatnio o jednej konkretnej firmie. O Nvidii. Patrząc na sam wykres ceny akcji, wiele osób stereotypowo mówi o klasycznej bańce. Jednak, w naszej interpretacji, o bańce mówić możemy dopiero wtedy, kiedy kurs odkleja się od fundamentów. Przy Nvidia cena akcji od dołka w 2022 roku wzrosła do dzisiaj o ponad 600%. Ale trzeba dodać, że wzrosty te przyszły w parze ze wzrostem wyników finansowych, bo w ujęciu rok do roku zysk netto wzrósł o 1259%. Przychody wzrosły o 205%, a marża o 344%, co daje wzrost zysku na akcję o 593%. Innymi słowy, oznacza to, że dzisiejsza wycena firmy w stosunku do dołka z 2022 roku jest niemalże identyczna. Mimo to wskaźnikowo Nvidia nie należy do najtańszych spółek na rynku i również tempo wzrostu wyników nie będzie tak wysokie zawsze. Więc kiedy pojawią się pierwsze oznaki zwolnienia tempa wzrostu wyników finansowych, Nvidia prawdopodobnie doświadczy ponad przeciętnie głębokiego obsunięcia. A jak głębokie ono będzie, zależeć będzie od tego, jak mocno zwolni wzrost wyników finansowych. Na ten chwilę zarząd spodziewa się, że dotychczasowe tempo będzie kontynuowane aż do 2025 roku, a to może oznaczać, że Nvidia ma przed sobą jeszcze bardzo duże wzrosty. Dodam też, że ta opinia, że Nvidia ma takie duże wzrosty przed sobą, nie jest obiektywna, bo Daniel ma w Nvidia bardzo dużo kapitału i też bardzo duże wzrosty, ponad 2000%, więc być może to wszystko jest myśleniem życzeniowym. Kolejna firma, która na generowaniu materiałów wideo przez sztuczną inteligencję może skorzystać, to jest Walt Disney. Firma w ostatnim czasie nie radziła sobie na giełdzie zbyt dobrze, jednak po ostatnim raporcie finansowym pojawiły się nadzieje, że być może kryzys w spółce dobiega już końca. Czas to zweryfikuje. Disney, jako jedna z pierwszych dużych firm zajmujących się produkcją filmów, wykorzystała sztuczną inteligencję w czymś, nazwijmy to, poważnym, bo do wygenerowania sekwencji otwierającej w serialu Secret Invasion. Tam były to pojedyncze obrazki, trzeba też przyznać, że nie wygląda to najlepiej, ale pokazuje to otwartość firmy do eksperymentowania i do wchodzenia na nowe wody. Ponadto Marvel, należący do Disney, wykorzystał grafiki AI w niektórych swoich plakatach promocyjnych drugiego sezonu Lokiego. Na razie są to tylko takie pojedyncze przykłady, ale być może firma nauczy się wykorzystywać AI w taki sposób, aby wyglądało to naprawdę dobrze i przy tym obniży koszty produkcji. Jeśli tak się stanie, to zabierze to najprawdopodobniej wielu osobom miejsca pracy, jednak z pewnością powstaną nowe miejsca pracy, o których dzisiaj nawet nie wiemy, że ich będziemy potrzebować. Tak już zawsze było, taka jest kolej rzeczy, gdy na przykład industrializacja w XIX wieku zaczęła wypierać ręcznie wykonywaną pracę rolników albo pracowników, Fabryk, to nikt nie myślał o tym, jakie powstaną nowe miejsca pracy w związku z obsługą tej nowej technologii, a powstały. Więc myślę, że w tym przykładzie generowania filmów przez AI będzie po prostu podobnie. Mając te wszystkie rzeczy na uwadze, można śmiało powiedzieć, że sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje rynek. Tworzenie filmów przez AI już jest rzeczywistością i jest to tylko część nadchodzących zmian. Sztuczna inteligencja wpłynie i w zasadzie już wpływa na gospodarkę. Ale nie każda firma powiązana ze sztuczną inteligencją na tym zyska, a nawet myślę, że można śmiało stwierdzić, że zyskają nieliczni, bo jest wiele takich firm, które sztuczną inteligencję wykorzystują jedynie dla pozyskania atencji. I jedną z takich firm, które skupiają na sobie uwagę, a nie mają w zasadzie nic rewolucyjnego do zaoferowania, być może jest C3AI, C3AI i o tym, dlaczego zalecamy zachować szczególną ostrożność przy tej firmie, o tym opowiedziałem w tym filmie.